Audycja zawiera lokowanie produktu. Bez krawata w Radiu Yard zaprasza Andrzej Ryczkowski. W naszym studiu Wojciech Lebiedziński, Shelters.pl. Witam, dzień dobry. Witam serdecznie. Powiedz, kto to jest Preppers? Preppers jest to osoba, która myśli nad zabezpieczeniem się na wszystkie sposoby od wszystkich możliwych czynników zewnętrznych. Od złego rządu, po kryzysy walutowe, wybuchy na słońcu, wojnę. Jest to osoba, która jest przygotowana na wszystko, co los może mu rzucić pod nogi. Ale to znaczy, że trzeba być przygotowanym na wszystkie okoliczności, które mogą nam zagrażać, na przykład na to, że idąc chodnikiem wywrócimy się i pośliźniemy. Prawdziwy preppers w tym momencie będzie miał przy sobie sprzęt, który ocali go od wykrwawienia się, sińców. Zawsze ma przy sobie coś, co może mu pomóc. To znaczy, że trzeba chodzić codziennie z jakimś ogromnym plecakiem? Nie trzeba. Są podstawowe pakiety dla preppersów, mieszczą się w portfelu i to jest taki niezbędnik, który nam na ulicy w zupełności wystarczy. Inna sprawa to są rzeczy, które już preppers ma przygotowane w domu i rzeczywiście, no tutaj w zależności od stopnia pomysłowości mamy od plecaków po całe piwnice przygotowane na kryzys. Z czego wynika taka postawa życiowa? Czy może ze strachu przed czymś, co jest nieznane? Przed czymś, co może nas spotkać? Dokładnie. Obecne czasy, tak jak widać, są zupełnie niestabilne. Od sytuacji na wschodzie, po zmiany klimatyczne, choroby, tak jak COVID, tak? A także nawet to, że jesteśmy straszliwie uzależnieni od technologii, która w pewnym momencie nagle może zostać wyłączona skutek różnych przyczyn, no powoduje to, że człowiek chce się usamodzielnić i uniezależnić od otaczających nas czynników. Znaczy tacy ludzie się ze sobą spotykają, spędzają czas, nie wiem, wyruszają na wspólne wycieczki, wyprawy? Tak. Są grupy preppersowe na Facebooku i że tak powiem, w realu, tak? Spotykają się razem, szkolą się, są całe szkolenia survivalowe. Potężny dział teraz, jeżeli chodzi o nawet nie tyle gospodarkę, co zainteresowania. Ludzie po prostu się szykują i wymieniają się poglądami, razem się szkolą z różnych rzeczy typu medycyna, typu przetrwanie w lesie. Także tak, jest to coraz liczniejsza grupa. Najbardziej oczywiście jest to popularne w Stanach, gdzie niektórzy żartują, że 50% społeczeństwa to preppersi. No u nas to dopiero gdyby zaczyna raczkować, ale spotyka się to z ciepłym przyjęciem wśród ludzi. Tym bardziej, że nie jest to nic złego, tak? Przygotowanie się najgorsze oraz kontakt z naturą, bo też często na tym to polega, jest jak najbardziej wskazane. A czy w ostatnich latach, w związku chociażby z konfliktem w Ukrainie, zainteresowanie takim właśnie stylem, sposobem życia jest większe? Nie do końca tak to działa. Preppersi od dawien dawna szykowali się na różne rzeczy. Wojna jest, że powiem, tylko wisienką na torcie, która powoduje to, że ich obawy stają się realne. Jeżeli chodzi o konflikt ukraiński, bardziej to zmotywowało ludzi do szukania schronów, ukryć oraz szkolenia się na przykład w obsłudze broni. Wiem, że pan schronę buduje. Gdybym ja chciał sobie zbudować schron prywatny, to co powinienem mieć? Po pierwsze, trochę miejsca. Tak, po pierwsze trochę miejsca albo piwnicę do adaptacji. Minimalna ilość miejsca na schron to jest około 15 metrów kwadratowych, żeby spełniał swoją funkcję. Do 35 metrów możemy je budować na zgłoszenie w tym momencie. Powyżej niestety musi mieć zwykłe pozwolenie na budowę. Z tym, że jest tyle różnych typów schronów w zależności od zastosowania, tak? Najbardziej radykalnymi schronami są schrony, które nas ochronią przed wybuchem nuklearnym. Są to schrony, które zakupujemy pod ziemię, przeznaczone na pobyt kilkutygodniowy. Są wyposażone w systemy filtrowentylacji, zapasy wody, powietrza, prądu. Mamy także mniejsze schrony typu bezpieczna piwnica, gdzie możemy przytrzymać sobie po prostu ostrzał. To tak jak na Ukrainie. Doświadczenia ukraińskie tu wypływają, gdzie ludzie chowają się do schronów, ale na kilka godzin, tak? Jeżeli przychodzi zagrożenie, wtedy sobie wychodzą. Taki schron możemy postawić sobie nawet w formie wolno stojącej w ogródku. Opcją jest jeszcze oczywiście wyposażenie piwnicy w odpowiednie systemy, typu system filtrowentylacji, wzmocnione drzwi, wzmocnione stropy. Wtedy nawet zwykła piwnica może zmienić się w schron, który nas ochroni przed wszystkim właściwie, co na nas może spaść. I najmniejszą taką kategorią schronów są tak zwane pomieszczenia typu safe room, czyli małe pomieszczonka, gdzie możemy się w razie napadu albo niebezpiecznej sytuacji schować. Są to pomieszczenia modułowe, które możemy komponować w szafę albo w istniejący pokój. Jest to nieduże, przystosowane do pobytu kilkugodzinnego, tak? Ktoś nas napada, my się chowamy, wzywamy policję, zanim przyjedzie policja.
sytuacja, no to tam się chowamy, ale to jest na krótki okres czasu. Przypuśćmy, że jestem zainteresowany takim schronem, takim roomem. Ile musiałbym zainwestować tak mniej więcej w takie urządzenie, w takie zabezpieczenie? Safe room ceny zaczynają się od 35 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o schron, to w tym momencie prefabrykowane schrony stalowe, to minimalny koszt to jest jakieś 50 tysięcy euro, bo tak to liczymy w euro, ze względu na osprzęt, który w tych schronach jest stosowany. Wszystko z zagranicznej produkcji niestety, więc od 50 tysięcy w górę, górnego limitu nie ma zasadniczo. Także są schrony za grube miliony złotych, a i tak czasami dla klienta jest to za mało, tak? Znaczy za mało jest taki schron. Bezpieczeństwo najważniejsze. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że no w czasach obecnych nie tylko wojna jest takim impulsem. Mamy zmiany klimatyczne, wzrost skali budownictwa szkieletowego, załóżmy. W Stanach, w których jest bardzo dużo schronów, i ogólnie cała idea schroniarstwa takiego domowego wzięła się ze Stanów, jeżeli chodzi o nasze schrony stalowe, które mamy, no to oni się przede wszystkim chowają od sąsiadów oraz od tornad. I możemy często zobaczyć na materiałach, gdzie są zwiewane całe miejscowości, ale ludzie przeżywają, wychodzą z podziemi, mają tam dużo schronów, które sobie przetrzymują. I biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne, u nas ta idea schronów też może z tego nawet powodu nieco ożyć. Więcej takich schronów powstaje ostatnio u nas? Problemem są finanse niestety, gdyż nie jesteśmy zasobnym społeczeństwem, jeżeli chodzi o budżety, więc bardziej ludzie się koncentrują na właśnie remoncie piwnic, postawianiu systemu filtrowentylacji, drzwi, czy co jest najtańszym rozwiązaniem, niż na budowie nowych schronów. Tym bardziej, że część ludzi jest w tym momencie rozbita z tego, co rozmawiamy z klientami, bo nie wiedzą, czy w czasie konfliktu uciekać, czy zostać. Ukraina nas uczy, że to podejrzewam będzie tak pół na pół. Dużo osób zostało w Ukrainie, ale w początkowej fazie konfliktu bardzo dużo osób uciekło. W tym momencie dla nich schron jest błędny. Próbowałem znaleźć takie miejsce, taki schron w najbliższej okolicy, taki publiczny, bo jest taka specjalna aplikacja do wyszukiwania schronów. No nie udało mi się. Czy pan się orientuje, ile takich schronów dla ludności jest w Białymstoku, w Podlasku? Gdzieś przeczytałem, że w tych białostockich może się zmieścić około 18 tysięcy osób. Jest to całkiem realna liczba, ponieważ nasze schrony były budowane po II wojnie światowej w latach 80., w czasach zimnej wojny ogólnie, więc są, tylko że w różnym stanie technicznym. Rozmawialiśmy z wieloma osobami z całej Polski. Wszędzie ten stan techniczny pozostawia bardzo wiele do życzenia. Renowacja tych schronów też oczywiście będzie kosztowna, ale jest wymagana. Problem jest z tym, że chwilowo nikt nie chce się tego podjąć. Rozmawialiśmy z urzędami miast, gmin i niespecjalnie ci ludzie wiedzą, kto za to odpowiada, jak to ma wyglądać, tak? Wojsko też umywa ręce. Czyli brakuje rozwiązań prawnych. Brakuje rozwiązań prawnych, na szczęście one zaraz mają się pojawić. Projekt rozporządzenia w tej sprawie od wielu lat krąży po sieci i rządzie, więc lada moment ma to wejść, wszystko będzie klarowne. W Białymstoku od 2 lat jest już rozporządzenie działające, które ma przyszykować nasze województwo na wypadek wojny. Ponadto teraz gminy też się aktywowały i samorządy szczególnie i same na własną rękę zaczynają szukać rozwiązań schronowych, ponieważ też w rozporządzeniu jest ilość osób w danej gminie, która teoretycznie powinna mieć zapewnione schronienie. Z tego co rozmawialiśmy z samorządami, no to one też czekają na wybory po pierwsze, po drugie na pieniądze z KPO, ponieważ koszty schronów, nawet podstawowych dla dużej ilości osób, no są horrendalne. To są już setki tysięcy złotych, niezależnie od standardu właściwie, w którym chcemy przechować tych ludzi, czy pod ziemią, czy schron ma być tymczasowym schronieniem. Są to potężne koszty, które taka gmina będzie musiała ponieść. Czyli na razie czekamy na rozwiązanie odgórne, a do tego czasu zadbajmy o swoje bezpieczeństwo prywatnie. Dokładnie. Oczywiście nie złorzeczmy. Miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy w zaskakującym tempie i będzie czas na reakcję oraz najlepiej, żeby nic się nie wydarzyło. I tym optymistycznym akcentem zakończmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wojciech Lebiedziński, Shelters.pl. Bez krawata w Radiu Yard zaprasza Andrzej Ryczkowski. Audycja zawierała lokowanie.